Nazywam się Martyna Wyleciał i jestem autorką bloga Azjatycka Półka. Pojawiają się na nim w głównej mierze recenzje książek z Azji lub dotyczących Azji. Ten podcast jest suplementem, a więc dodatkiem do głównej tematyki bloga. Poruszam w nim różne kulturowe czy społeczne kwestie, na które nie starczyło miejsca w recenzjach na blogu. W trzecim odcinku, który jest suplementem do książki Stacja Tokio Ueno Yumiri, porozmawiamy o Koreańczykach w Japonii. Do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie autorka omawiana jakiś czas temu na blogu książki w Stacja Tokio Ueno, Yumiri. Kiedy piszę swoje recenzje, bardzo ważny jest dla mnie kontekst kulturowo-historyczny. Jest to dla mnie klucz do zrozumienia wielu książek i ważne jest dla mnie, by przybliżać go innym czytelnikom w swoich recenzjach. Istotnie jest też, żeby dowiedzieć się co nieco o autorze w procesie pisania recenzji. O Yumiri wiedziałam niewiele. Tyle, co znalazło się na skrzydełku książki, co wam zaraz zacytuję. Yumiri, japońska pisarka, dramatopisarka i eseistka koreańskiego pochodzenia. W swojej twórczości podejmuje aktualne problemy społeczne, a opisuje przede wszystkim sytuację mniejszości etnicznych w Japonii. Po trzęsieniu ziemi i tsunami w 2011 roku przeprowadziła się do miasta Minami-Soma w prefekturze Fukushima. Obecnie prowadzi audycję radiową, zaprasza do niej osoby, które przeżyły katastrofę. W 1997 roku otrzymała nagrodę imienia Akutagawy za powieść Kazoku Cinema, kino familijne. To niewiele, więc zaczęłam szukać dalej. Bardziej niż te informacje o nagrodach, jak na przykład o tej nagrodzie Akutagawy, która była wspomniana, moją uwagę zwróciła inna rzecz. Eseistka koreańskiego pochodzenia. Przodkowie Yumiri pochodzili z Korei. Jej rodzice byli imigrantami, którzy przybyli do Japonii i tam się poznali. Tam też urodziła się Yumiri. No i spytacie, co z tego, że koreańskie pochodzenie? No właśnie wszystko. Pojawia się przedziwny dysonans, kiedy szuka się informacji o tej autorce. Z jednej strony mamy teksty dotyczące tej autorki, które mówią nam jedna z poczytniejszych, bardziej popularnych, fenomen, zdobywczyni nagród, ogromna sprzedaż, książki tłumaczone na inne języki. A z drugiej do strony dostajemy taką nieprzyjemną narrację o przemocy, dyskryminacji i rasizmie. Yumiri była prześladowana w szkole, do tego stopnia, że przeszła kilka prób samobójczych. Po książce Kazoku Cinema, wydanej w 1977 roku, tak jak było wspomniane, to za nią dostała nagrodę Akutagawy. To jest bardzo prestiżowa nagroda. Nastąpił przełom w jej twórczości. No i jednocześnie też otworzyła się puszka Pandory z rasizmem. Do tego stopnia, że wydarzenia promujące jej książki, czy te wszystkie takie podpisywanie książek w różnych księgarniach, były masowo odwoływane, ponieważ księgarnie dostawały telefony z pogróżkami i grożono wysadzeniem tych księgarni. Serio. Yumiri jest zainici. I tym słowem określa się Koreańczyków mieszkających w Japonii. Autorka nie próbuje ukryć swojego pochodzenia, co zdaje się robić wiele osób będących pochodzenia koreańskiego, którzy próbują ukryć to pochodzenie, głównie po to, żeby właśnie uniknąć prześladowań. Yumiri korzysta z bardziej koreańskiego czytania swojego znaku w nazwisku. Co ciekawe, jej syn, którego nazwisko zapisuje się tym samym znakiem, jego nazwisko już czyta się bardziej po japońsku, że tak powiem. I to jest Yanagi. Yumiri nie ukrywa swojego pochodzenia, a jednocześnie nie chce otrzymać łatki pisarki zainici, w którą mogłaby łatwo dostać ze względu na swoje pochodzenie. W jednym z wywiadów wypowiadała się: nie mam ani narodowości, ani rodziny. To już straciłam. Nie chcę, żeby moja tożsamość należała do Japonii, ani do Korei. Moją ojczyzną jest ziemia pod moimi stopami. No i ona nie chce się utożsamiać ani z Japonią, ani z Koreą. Trudno jej się dziwić, ponieważ i w jednym, i w drugim kraju spotyka się z prześladowaniami i nie jest to na pewno przyjemne. W Korei też pojawiają się pozytywne komentarze na temat jej twórczości. Też jest ona doceniana, ale jakby to jest w dwie strony.
Japończycy twierdzą, że jest za mało japońska, Koreańczycy twierdzą, że w swojej literaturze jest za mało koreańska. Jakby nigdy nie jest dość dobra dla żadnego z tych krajów, więc trudno jej się dziwić, że nie chce, żeby jej tożsamość była określana którymkolwiek z nich. No jednak, jednak mimo wszystko w Korei też spotyka się z dyskryminacją. Bo no, w Korei również nie lubi się tych Koreańczyków urodzonych w Japonii. No to jest wszystko związane z burzliwą przeszłością obu tych krajów. Gdybym miała to porównać, niechęć Koreańczyków do Japończyków jest bardzo podobna do tego podejścia Polaków wobec Rosjan czy Niemców, czyli wobec okupanta. W Japończykach również pojawia się niechęć, którą tutaj porównywałabym znowu takiej niechęci, z jaką spotykają się u nas imigranci ze wschodu. Oczywiście mam nadzieję, że nie trzeba tutaj podkreślać, że nie wszyscy Polacy, nie wszyscy Koreańczycy i nie wszyscy Japończycy, że dokonują tutaj pewnych uproszczeń i uogólnień na rzecz dyskusji. No, mam nadzieję, że to jest jasne. Jest kilka wydarzeń, które znacząco wpłynęły na relacje japońsko-koreańskie. Ja tutaj nie będę teraz przytaczać całej historii Korei czy Japonii, ale takimi znaczącymi wydarzeniami, które wpłynęły na historię obu tych krajów, była m.in. wojna rosyjsko-koreańska, czy traktat o aneksji Korei przez Japonię, powstanie marcowe w 1919 roku, masakra Koreańczyków przy rzece Shinano, to był 1922 rok, wielkie trzęsienie ziemi w Kanto w 1923 roku, które związało się potem z ogromnymi masakrami ludności koreańskiej. Druga wojna światowa. Odzyskanie niepodległości przez Koreę w 1945 roku. Wojna koreańska, która trwała między latami 1950-1953. No ale tak jak mówiłam, no nie chcę się tutaj zagłębiać w szczegóły historyczne. To muszę sobie doczytać i ta przyszłość jest rzeczywiście burzliwa i rzeczywiście wiele krzywd zostało popełnionych i za wiele krzywd jeszcze nie odpowiedziano. No ale to, żeby nie było, że w ogóle Yumiri to jest odosobniony przypadek. Przytoczę tutaj jeszcze ciekawy przykład japońskiego artysty, muzyka, gitarzysty Miyawiego. W ogóle polecam wam jego muzykę, bo to jest jeden z ciekawszych artystów, jakich znam i naprawdę świetny człowiek. Bardzo, bardzo warto je sprawdzić, jego działalność, ale w 2014 roku zagrał on w filmie Niezłomny, Unbroken, w reżyserii Angelina Jolie. I film opowiada historię biegacza olimpijskiego, Luisa Zamperiniego, który w czasie II wojny światowej trafił do niewoli japońskiej. Miyawi zagrał tam brutalnego i bezwzględnego komendanta obozu jenieckiego, Matsuhiro Watanabe. I w sumie fajnie, duża rola dla japońskiego artystu u boku bardzo znanej reżyserki, aktorki Angeliny Jolie. No ona tam nie grała, ale reżyserowała ten film. Fajnie, prawda? No właśnie nie. Bo okazało się, że swoją rolą według komentatorów i internautów Miyawi zdradza swoją ojczyznę. Gorzej zrobiło się jeszcze, gdy dogrzebano się do informacji, że artysta miał koreańskich przodków i jest trzecim pokoleniem Zainichi. No to już w ogóle nie dość, że zdradza swoją ojczyznę, to jeszcze jest konfidentem koreańskim, prawda? Masakra. Sam Miyawi zresztą odkrył fakt, że ma to pochodzenie koreańskie zaledwie kilka lat wcześniej i od tej pory, odkąd to odkrył, nosił dwa nazwiska, Miyawi Lee i Ishihara. Ale wylew nienawiści do tego muzyka był tak wielki, że w końcu był on zmuszony nagrać wywiad, który wyglądał tak naprawdę bardziej jak złożenie samokrytyki, gdzie w sumie przeprosił za swoje nierozsądny dobór ról. Serio. Nie wiem, czy ten film w ogóle jest jeszcze dostępny w sieci, bo od mojego ostatniego researchu na pewną konferencję na ten temat już nie sprawdzałam tego, ale no w sumie po tym wydarzeniu potem Miyawi razem z żoną i z dziećmi przeniósł się do Stanów i tam przez dłuższy czas mieszkał, więc nie dziwię się po takim traktowaniu.
Chyba w tym wszystkim najbardziej boli fakt, że każdy z artystów wymienionych przeze mnie i wielu jeszcze innych, których nie wymieniłam, ma wspaniały wkład w japońską kulturę i czuję podwiązania z tym krajem i chcę w tym kraju, właśnie w tym kraju i na przykład w tym języku tworzyć, prawda? A jednak ten kraj ich odrzuca w imię jakichś skostniałych uprzedzeń. I jest to historia nie tylko znanych ludzi, ale jest to historia zwykłych ludzi, którzy każdego dnia borykają się z problemami związanymi z dyskryminacją ze względu na ich pochodzenie, albo na pochodzenie ich przodków, bo to często osoby z drugiego, z trzeciego pokolenia urodzonego w Japonii, którzy nawet często nie mówią w ogóle po koreańsku. A mimo wszystko dzieci są prześladowane w szkole na przykład za nazwisko, które można się zorientować, że to nazwisko wiąże się z koreańskim pochodzeniem. No i takie dzieciaki są po prostu prześladowane za to, że ich dziadkowie wyjechali z Korei do Japonii w poszukiwaniu lepszego życia. Wedle badań, do których dotarłam, badań z 2010 roku, w Japonii wizerunek Koreańczyków nieco się poprawił. Oficjalnie oczywiście. Z drugiej strony te same badania pokazują, że wzrosła też niechęć Koreańczyków do Japończyków. I znów oficjalne badania mogą mówić jedno, ale w relacjach japońsko-koreańskich jest jeszcze wiele do poprawy. No i widzicie, no i znów poruszyliśmy temat, który jest zbyt szeroki, żeby go kompleksowo ująć w jednym podcaście. Ale przynajmniej macie zarysowany obraz, możecie zacząć poszukiwania we własnym zakresie. Do czego oczywiście mocno zachęcam, czyli do odkrywania Azji, zarówno jej jasnych, jak i ciemnych stron. Tych tęczowych, jak i zupełnie szarych. Zostawiam Wam w opisie linki do artykułu o Yumiri w czasopiśmie US Japan Woman oraz do badań na temat wzajemnego postrzegania się Japończyków i Koreańczyków, bo są całkiem ciekawe. I z tym Was zostawiam. Zapraszam na bloga, Facebooka, Instagram i do usłyszenia w kolejnym odcinku.